Pani doktor, jest Pani autorką listu otwartego do premiera w sprawie szczepień dzieci. Co Panią jako lekarza szczególnie niepokoi w tej kwestii? Szczególnie niepokojący jest taki fakt, że trwa eksperyment medyczny w postaci podawania preparatów genowych stosowanych jako szczepionki w populacji osób dorosłych. To jest trzecia faza badań klinicznych. Te badania nie zostały jeszcze zakończone, one trwają. Według polskiego prawa nie wolno badać na dzieciach preparatów, które nie zostały przebadane na osobach dorosłych. Dotąd było zawsze tak, że u nas zarówno dzieci, jak i kobiety w ciąży były szczególnie chronione. A poza tym jest tu jeszcze dodatkowa kwestia. Dzieci na COVID z dotychczasowych doświadczeń prawie nie chorują, powikłania są marginalne, a ewentualne zgony są bliskie zero, to jest raz na milion. Więc dzieci nie są zagrożone COVID-em. Natomiast gdy obserwujemy powikłania, także ciężkie, ze zgonami włącznie u osób dorosłych po szczepionkach, które się zdarzają, to można wywnioskować, że ewentualne szczepienia dzieci tymi preparatami są dla nich dużo większym zagrożeniem niż sam COVID. I to jest najbardziej niepokojące. W Polsce szczepienia dzieci ruszyły od czerwca, dzieci od 12 roku życia, czyli cały czas słyszymy taką narrację, że jednak korzyści wynikające z podawania tych preparatów przewyższają ryzyko. No jednak z tego, co tutaj słyszymy, tak w istocie nie jest, że jednak należałoby podejść do tej sprawy z rozwagą. Jeżeli chodzi o dzieci, to z wyliczeń, jakie mamy, jest dokładnie odwrotnie. To znaczy ryzyko dla dzieci jest dużo, dużo większe po szczepieniach niż ewentualne korzyści. I zagrożenia ze strony tych preparatów genowych dla dzieci są większe niż sam COVID. Jeszcze zastanawiający jest taki fakt, bo 21 czerwca Światowa Organizacja Zdrowia zmieniła swoją politykę dotyczącą szczepienia dzieci i młodzieży. Uznała, że właśnie to, o czym mówimy, że dzieci chorują rzadko i że właściwie nie, jeśli już chorują, to ta choroba przebiega bardzo łagodnie i że dzieci też nie są jakimś takim źródłem, no, znaczy nie przenoszą tego wirusa, więc jakby cofnęła rekomendacje dla tych działań, natomiast w Polsce nadal promuje się bardzo szczepienia dzieci, chce się zaszczepić jak najwięcej dzieci. No i właśnie to jakby się wydaje takie troszeczkę niezrozumiałe te działania. Myślę, że to jest oparte na fałszywych założeniach, ponieważ wcześniej założono, że trzeba koniecznie osiągnąć odporność populacyjną i zaszczepić jak najwięcej obywateli, ale sytuacja jest rozwojowa i uważam, że na bieżąco trzeba weryfikować tą strategię. No, to, co się obecnie dzieje właśnie w tych krajach, gdzie jest wysoki procent osób zaszczepionych, a mimo to tam ilość zachorowań wzrasta, powinniśmy wyciągnąć wnioski. I jeszcze raz powtórzę, docenić leki. Jeżeli będziemy sprawnie leczyć osoby dorosłe lekami, które są dostępne, no u nas w Polsce to jest właśnie amantadyna, u nas lekarze właśnie z tym lekiem mają najwięcej pozytywnych doświadczeń, to uchronimy przed tą chorobą także dzieci. Poza tym w razie potrzeby amantadyna jest zatwierdzona także do stosowania u dzieci od 10 roku życia. Na świecie stosuje się ją także u dzieci młodszych, przeliczając dawkę na kilogram masy ciała. Amantadyna jest lekiem, którego bezpieczeństwo znamy od ponad 30 lat. Natomiast bezpieczeństwo tych preparatów genowych dopiero poznajemy. I już z tej wiedzy, którą mamy, powikłań poważnych, zakrzepowo-zatorowych, powikłań w postaci odczynów i chorób autoimmunologicznych, jak zapalenia mózgu, zapalenia rdzenia, zapalenia mięśnia sercowego, które szczególnie często się zdarzają właśnie u osób młodych, te doświadczenia pokazują, że mogą być powikłania poważne, natomiast bezpieczeństwo amantadyny jest dobrze zbadane. Wracając jeszcze do tych powikłań po przyjęciu tych szczepionek,
że pojawiły się jakieś doniesienia w Izraelu i w USA właśnie tych incydentów zachorowań u ludzi młodych na zapalenie mięśnia sercowego, które otrzymały szczepionkę Pfizera. Natomiast oczywiście ten związek zawsze pokazuje się jako mało prawdopodobny, że to jest jakaś koincydencja czasowa i to nie ma właściwie nic wspólnego z przyjęciem szczepionki. No chyba z taką narracją spotykamy się bardzo często. Tak, mnie to zadziwia, ponieważ zasada badania NOP-ów, czyli niepożądanych odczynów poszczepiennych, właśnie polega na tym, że powinniśmy być szczególnie ostrożni, jeżeli pojawiają się jakiekolwiek objawy, które są właśnie w związku z czasowym, czyli w jakiś czas po podaniu tego preparatu. To właśnie te objawy powinny być brane pod lupę i właśnie na tym polega obserwacja powikłań. To jest jeden z warunków dopuszczenia tych preparatów. One są dopuszczone warunkowo. I zdumiewające dla mnie jest, że zamiast tutaj szukać takiej prawdy naukowej i rzetelnie to badać, to właśnie próbuje się wprowadzać taką dziwną interpretację, zupełnie nienaukową, że to jest jakaś tylko koincydencja czasowa. No oczywiście, że jest koincydencja czasowa. No, na tym polegają NOP-y, że jest koincydencja czasowa ze wcześniejszym zaszczepieniem, ale właśnie to, że ta koincydencja czasowa jest, świadczy o tym, że jest to niepożądany odczyn poszczepienny. W niewielkim procencie zgłaszane są te NOP-y. Te poszczepienne, więc tak, to wiemy, prawda. Że to nie jest rzetelne raportowanie, jak to faktycznie wygląda. Tak, to prawda. Lekarze często, wiem to od kolegów, nie mają czasu, żeby wypełniać skomplikowaną dosyć procedurę elektroniczną wypełniania tych NOP-ów, ponieważ on na pierwszym miejscu musi być pacjent, którego trzeba ratować, tak? Jakieś takie proceduralne rzeczy trzeba wtedy odłożyć na później. One rzeczywiście nie są odnotowywane w tej ilości, w jakiej są. Gdybyśmy jeszcze mieli się porównywać do innych krajów, jak na przykład Stany Zjednoczone, to myślę, że one są jeszcze notowane u nas w dużo mniejszej liczbie, a według badań amerykańskich w tej bazie Byers, gdzie nie tylko lekarze, ale i pacjenci mogą zgłaszać jakieś odczyny poszczepienne czy powikłania, według badań amerykańskich jest zgłaszanych oficjalnie 1% tych NOP-ów. Myślę, że u nas jest gorzej, także no to daje jakieś porównanie, prawda, że tych to są konkretne liczby, na których często Ministerstwo Zdrowia w swoich wywiadach się opiera i trzeba tutaj brać pod uwagę, że to są liczby bardzo mocno niedoszacowane. W świetle powyższych faktów grozą napawa wiadomość, że Polska jako jeden z nielicznych krajów na świecie zgodziła się na eksperymentalne testy genetycznej szczepionki koncertu Pfizer na zdrowych dzieciach od 6 miesiąca życia do 11 roku życia. I że w styczniu eksperymentowano ponoć na dzieciach od 3 miesiąca życia. Takie informacje nie docierają do opinii publicznej, nie pojawiają się w przestrzeni publicznej, są utajniane. No ale czy tego typu działania są w ogóle legalne, zgodne z prawem? Myślę, że nie, ponieważ jeszcze raz powtórzę, w Polsce nie można przeprowadzać eksperymentów medycznych na preparatach, których badanie nie zakończyło się jeszcze na osobach dorosłych. Badanie trzeciej fazy nowego preparatu z definicji jest eksperymentem medycznym. Firmy szczepionkowe na około 2 lata dostały dopuszczenie warunkowe. Dla Pfizera podsumowanie bezpieczeństwa i skuteczności zostało wyznaczone na datę grudzień 2023 roku. Przez ten czas te preparaty są badane. To jest raz. Dwa, w Polsce są też niedozwolone eksperymenty na dzieciach zdrowych. Dopuszczane są tylko eksperymenty medyczne u dzieci chorych, których zdrowie i życie chcemy uratować i dlatego stosujemy terapię dotąd eksperymentalną, żeby uratować życie i zdrowie tego konkretnego chorego dziecka. Takie eksperymenty lecznicze w Polsce są dopuszczone, jeżeli chodzi o dzieci. Także
tutaj ten preparat jest podawany dzieciom zdrowym i do tego jeszcze tak małym. Uważam, że ta informacja, która pojawiła się na portalu Wirtualna Polska w styczniu tego roku, ja niestety przeczytałam ją dopiero pod koniec kwietnia tego roku i przecierałam oczy ze zdumienia. Ta informacja się pojawiła w ogólnym artykule na temat szczepień dzieci i było tam dosłownie jedno zdanie, gdzie wypowiadał się dyrektor placówki w Rzeszowie, że również preparat firmy Pfizer był podawany dzieciom od trzeciego miesiąca życia i że dane są poufne, czyli utajnione w domyśle w interesie firmy. Jednocześnie należy pamiętać, że koncern Pfizer ma na swoim koncie niestety procesy sądowe przegrane i kary pieniężne, które musiał wypłacać, między innymi po wielkich bojach wieloletnich rodzicom dzieci z Norwegii. W 1996 roku firma Pfizer w Norwegii podawała dzieciom niesprawdzony lek. Mówiono, że to jest lek skuteczny i bezpieczny. Okazało się, że to są dopiero testy i tam było 200 ofiar. Były zgony, dzieci zostały okaleczone z uszkodzeniami mózgu, z uszkodzeniami wzroku i słuchu. I przez wiele lat ci rodzice starali się o odszkodowania. Dopiero jak Stany Zjednoczone się włączyły w tę batalię, to całkiem niedawno udało się im odszkodowania uzyskać. A tutaj wiemy, że te firmy są zupełnie zwolnione z odszkodowań. Producent jest zwolniony absolutnie z wszystkich. Tym, że oczywiście te odszkodowania to wiadomo, to jest jakby plan trzeciorzędny, bo chodzi przede wszystkim o zdrowie i życie dzieci. I teraz tutaj mówimy o tych badaniach na dzieciach trzymiesięcznych. No, została podana taka informacja prasowa, ja ją znalazłam właśnie tylko na Wirtualnej Polsce, natomiast jednocześnie pod koniec kwietnia pan Andrusiewicz, rzecznik Ministerstwa Zdrowia, a na początku maja pan Grzegorz Cesak, który jest szefem Agencji Badań Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Preparatów Biobójczych. I pan Grzegorz Cesak jednocześnie jest umocowany przy Europejskiej Agencji Leków. I on zresztą z zawodu nie jest lekarzem, jest farmakologiem i on ogłosił na początku maja, że w Polsce zaczyna się badanie Pfizera na najmłodszych dzieciach, czyli od 6 miesiąca życia do 11 roku życia. Lekarze ze stowarzyszenia, z Niezależnego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich i Naukowców, a także pojedynczy lekarze, pojedyncze osoby, słali do Ministerstwa Zdrowia zapytania o te badania, żeby dowiedzieć się szczegółów. Przekierowano ich do urzędu pana Cesaka. Pan Cesak również nie odpowiedział, także to jest bardzo dziwne. Jeszcze do niedawna nie wiedzieliśmy, w jakich ośrodkach to badanie się odbywa. Teraz już wiemy, jest to 8 ośrodków w Polsce i ta wiedza przyszła z przeszukania międzynarodowych baz danych badań klinicznych. Są to ośrodki, nie są to znane ośrodki kliniczne, są to prywatne ośrodki badań klinicznych i cała ta otoczka, że tego typu informacje nie pojawiają się transparentnie, one nie są podawane do opinii publicznej, one się pojawiają gdzieś na marginesie informacji. Wręcz trzeba je wyławiać i nie można uzyskać właśnie od odpowiednich urzędów informacji, to już jest bardzo dziwne. To nasuwa pytania, czy te dzieci nie są pozyskiwane do tych badań z ośrodków opiekuńczych i z domów dziecka. Bardzo nam tutaj zależy, żeby ta sprawa się wyjaśniła do końca. Pojawiają się też takie doniesienia o tym nowym wariancie Delta, że prawda, że pojawia się coraz nowych to krajach i że coraz częściej dotyka właśnie dzieci, że właśnie w Wielkiej Brytanii są takie doniesienia właśnie z Wielkiej Brytanii, że właśnie ponoć właśnie w szkołach jest jak najwięcej zakażeń, czy ta jesienna fala, która już jest zapowiadana, oczywiście zaplanowana, czwarta fala zakażeń będzie groźna zwłaszcza dla dzieci. Czy rzeczywiście ten wariant Delta jest groźny zwłaszcza dla dzieci, czy to jest raczej taka narracja służąca jakby uzasadnieniu
faktu właśnie wyszczepiania populacji dzieci? Obawiam się, że to może być to drugie. Nie wiem, bo to by trzeba przeanalizować. Jeżeli są w ogóle jakiekolwiek badania, to trzeba by je najpierw przeanalizować. Ale nawet jeśli by tak miało być, że ta następna fala miałaby być jakoś dla ludzi młodych bardziej zagrażająca, to chcę zauważyć bardzo ważną rzecz. Szczepionki nie leczą choroby. Szczepionki z definicji mają zapobiegać chorobie. Także to nie szczepionkami na jesieni wyleczymy młodzież czy dzieci z zagrożenia wirusem Delta, ale jeżeli młodzi ludzie rzeczywiście by się okazało, że zakażają się tym wirusem, będzie trzeba ich leczyć lekami. I tutaj jeszcze raz wrócę do leków. I tak będą potrzebne leki, czyli konkretnie u nas w Polsce amantadyna. Oprócz amantadyny jeszcze chciałam powiedzieć o innych lekach. To jest iwermektyna, która w Czechach i na Słowacji bardzo poprawiła sytuację epidemiologiczną w tych krajach, gdy została przez decydentów włączona właśnie do schematów leczenia. To jest także hydroksychlorochina w skojarzeniu z cynkiem. To są także wytypowane leki z mojej działki, leki przeciwdepresyjne jak fluvoxamina i mirtazapina. Też mają badania, które pokazują, że mają te leki działanie przeciwwirusowe i też skuteczne w COVID. Także tych leków jest dużo, dużo więcej i zadziwiające jest, że jest tendencja, żeby przemilczać temat leków, żeby w ogóle nie mówić o lekach, żeby deprecjonować leki. To jest dla mnie zdumiewające. Myślę, że gdyby amantadyna została włączona do schematów leczenia w poradniach, a także w szpitalach, mamy wygraną sprawę z pandemią. Takie jest moje zdanie. Naszym gościem była dr Katarzyna Radkowska, psychiatra. Dziękuję bardzo pani doktor. Do zobaczenia.